Jak się czujecie? Źle. To dobrze, że tu jesteście, jak się źle czujecie. Albo jak, bo ja się zadaję to pytanie, dlatego że ono ma znaczenie z perspektywy tematu tej prezentacji. I jeśli macie tak często, że ktoś was pyta, jak się czujecie, to myślicie sobie, nie wiem w sumie, jak się czuję. Albo czuję się źle i to trwa dosyć długo, no to dobrze, że tu jesteście. Ja nazywam się Anita Przybył, jestem trenerką kompetencji miękkich, społecznych, tak zwanych życiowych. Tu mnie można znaleźć. Szkolę od kilkunastu lat, od około pięciu to jest głównie branża IT i głównie tak się złożyło dla mnie bardzo fajnie, że to jest Bottega. Szkolę głównie liderów, menadżerów, kierowników. Czyli jednak nie słychać, dobra. To spróbujemy z mikrofonem. Możesz wyciągnąć go po prostu. Bo ja się będę zapominać, mogę nie mówić głośno. Czekajcie, jak się go włącza. Raz, teraz będzie lepiej. Okej. Bomba. No więc szkole głównie liderów, menadżerów, ale też całe zespoły specjalistów IT właśnie w zakresie soft skilli tak zwanych. Soft skille są mi bardzo bliskie, więc jestem współorganizatorką też i trenerką soft skilli dla programistów. Dlaczego ja dzisiaj poruszam ten temat? W ogóle poruszam w tym roku na konferencjach ten temat. Trochę z takiego smutku i przerażenia, bo jakiś czas temu się zapoznałam z raportem, który został opublikowany przez Just Join IT i Twój Psycholog, taki portal. I to był raport, który podsumowywał stan zdrowia psychicznego branży IT. Nie było wesoło, jak się zapoznałam z tym raportem. I poszukałam sobie informacji, jak to wygląda w świecie. Czy to branża IT jest taka smutna? Okazuje się, że nie. Że wszyscy jesteśmy smutni. Poza tym lata temu skończyłam psychologię, trochę nas uczono na te tematy. Przez dwa lata pracowałam z ludźmi chorymi psychicznie na początku mojej tak zwanej kariery zawodowej. No i też te kryzysy nie są mi obce. Nie ominęły mnie, więc powiedzmy, że z praktyki kilka tematów bardzo dobrze znam. To jest to badanie. I teraz tak krótko. No na przykład nam wyszło, że 11% osób w IT się zmaga z depresją, 70% czuje się wypalonych zawodowo, około 10% ma zdiagnozowane zaburzenia lękowe. Generalnie 1/3 ocenia swój stan zdrowia jako słaby. Inne badanie, Stack Overflow, tutaj 65 tysięcy programistów było przebadanych, no i się okazało, że 15% ma zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju. Będzie trochę statystyk, ale krótko, tak żebyście poczuli, że jest problem. 73% prawie Polaków w wieku 18-80 ma jakiś objaw związany z depresją i to trwa od ponad 2 tygodni. Jeśli chodzi o samą depresję, 350 milionów ludzi na świecie, ponad milion w Polsce. Przy czym to są takie dane z NFZ-u. Ja sobie wyobrażam, że nie każdy się leczy na NFZ. Poza tym jest też gro ludzi, którzy nie mają takiej świadomości, więc myślę, że ten procent jest większy. Więcej jest ludzi, którzy chorują i nawet sobie może nie zdają z tego sprawy. Depresja jest 4. najpoważniejszą chorobą na świecie, a co ciekawe i smutne to to, że do 2030 roku WHO szacuje, że będzie najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. No i jest jedną też z głównych przyczyn samobójstw, więc nie można jej bagatelizować. I na przykład, gdy trwa ten wykład, 75 osób popełni samobójstwo gdzieś na świecie. W Polsce więcej osób się targa na życie niż ginie w wypadkach samochodowych. Statystyki nam się pod tym względem, jeśli chodzi o wypadki samochodowe, polepszyły. Nie wiem, czy statystyki, czy faktycznie się polepszyło, ale jakoś około poniżej 2000 osób rocznie ginie. Niestety mężczyźni nadal 6-krotnie częściej niż kobiety targają się na swoje życie. W Polsce 10% ludzi cierpi na zaburzenia lękowe, 26% dorosłych Polaków odczuwa
takie emocje, jakieś myśli związane z wypaleniem zawodowym i to jest najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. 2022 rok. Czyli jesteśmy smutni, zalęknieni, wypaleni, to już ustaliliśmy. Pierwsza rzecz, z którą chciałabym, żebyście wyszli z tej prezentacji, to jest taka świadomość wskaźników, czyli objawów, które mogą nas zaniepokoić. To jest bardzo ważne, żeby je wyłapać w miarę wcześnie, żeby nie było za późno. Czyli mieć taką uważność na sygnały z ciała, z emocji, które są nam wysyłane. Ale objawów nie szukamy na forum, tak? Co tam ktoś napisał, że go głowa boli, to pewnie depresja. Są objawy, które są takim wskaźnikiem, którym się posługujemy w psychologii, w psychiatrii, czyli towarzystwo, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. To jest jedna klasyfikacja i taka klasyfikacja międzynarodowa chorób psychicznych i fizycznych. Tam możecie poszukać rzetelnych wskaźników, jeżeli coś was niepokoi. No i przyjrzyjmy się kilku tym zaburzeniom, o których mówiłam. O depresji pewnie każdy słyszał. Jeśli chodzi o jej objawy, to ona musi mieć jeden z tych objawów, które są tutaj, muszą wystąpić, żeby można było stwierdzić depresję. Czyli to jest obniżony nastrój i taka tak zwana anhedonia, czyli przestaje mnie cieszyć to, co mnie cieszyło wcześniej. Anhedonię trudno inaczej wytłumaczyć, po prostu czujesz, że pewne rzeczy są bez sensu, już cię nie kręcą. Obniżony nastrój to też nie jest takie proste, bo to niekoniecznie musi być smutek. Niekoniecznie musimy odczuwać smutek. Możemy być na przykład wkurzeni, poirytowani. Możemy się czepiać szczegółów. Ciężko się z nami porozumieć, bo cały czas jesteśmy rozdrażnieni i w zasadzie niewiele trzeba, żebyśmy wybuchali. Czyli ten smutek jest trochę przykryty złością. To jest też bardzo częste. Myślę, że też może być częste u mężczyzn. Łącznie 5 z tych wszystkich musi być spełnionych, żeby można było stwierdzić, że ktoś ma depresję. Mam nadzieję, że potem nikt z was tego nie stwierdzi. Zmiany wagi lub apetytu bez żadnej przyczyny. To jest bardzo charakterystyczny objaw, czyli albo tyjemy, albo chudniemy. Kłopoty ze snem oznaczają albo bezsenność, takie wybudzanie się, kłopoty z zaśnięciem, wybudzanie się 3-5 nad ranem. Albo przesypianie. I mimo tego przesypiania kilkunastu godzin wciąż jesteśmy zmęczeni. Poczucie beznadziejności, bezwartościowości, poczucie winy, zmiany aktywności, skupieniem uwagi, problemy, zmęczenie. No i myśli samobójcze, że już ta depresja naprawdę ileś tam czasu trwa i tak wjechała nam na grubo. I to wszystko musi być zmianą w odniesieniu do tego, co było kiedyś. Pierwsze, po drugie trwać ponad 2 tygodnie. Ale co jest ciekawe, mamy też coś takiego jak subdepresja, czyli taki stan nam się przez pół życia ciągnie, taki około depresyjny, on nie spełnia wszystkich tych kryteriów, ale jednak pewne objawy się pojawiają. A to taki jest... Znacie rapera Kękę? Może ktoś zna? Tak, on ma taki jeden utwór właśnie o depresji, bardzo jak się go słucha, to tak, dokładnie to tak wygląda. Mam takiego kumpla, który niestety choruje cyklicznie, mu się to zdarza i on na przykład mówi, że to, co było dla niego objawem, to, że on wcale właśnie nie był smutny, tylko był wkurwiony. Proste rzeczy mu sprawiały... To się nagrywa, nie? Proste rzeczy sprawiały mu problem. Wykonanie telefonu, w ogóle prokrastynował, siadał do pracy, bardzo ciężko było się zebrać w sobie i cokolwiek zrobić. Taki paraliż decyzyjny też mu towarzyszył. No i to, co jest też charakterystyczne, to, że rano jest gorzej. Później się rozkręcamy i wieczorem jest lepiej. To, co może być też dla was ciekawe, że na przykład u mężczyzn ta depresja jest zwykle z takim samooskarżaniem się i jest związana z utratą statusu, kompetencji, pozycji. Natomiast u kobiet jest związana ze stratą relacji. No i co, panie, tutaj? Co ty mi tu dałeś? Co ty mi dałeś? Może go wyszyłaś. Jak? Mówisz? U mnie działało. No teraz działa. Jak klikasz? No klikałam normalnie.
Tak też wygląda depresja, niestety. To nie jest tak, że ktoś musi być taki widocznie smutny. Pytania macie jakieś? Nie ma pytań. Nie wiem, co to znaczy. Kolejny objaw. Zaburzenia lękowe. Czym się różni lęk od strachu? Macie pojęcie? Strach jest usprawiedliwiony, lęk istnieje bez powodu. Strach jest chwilowy lęk, nie? Okej, okay. Strach jest reakcją na realne zagrożenie przede wszystkim, a lęk jest reakcją na naszą interpretację bodźców jako zagrażających. Natomiast na poziomie mózgu nie ma żadnej różnicy. Nasz mózg nie odróżnia tego, co jest realnym zagrożeniem, od tego, co jest zagrożeniem wyimaginowanym. Patrz, boli mnie w boku od 2 tygodni, myślę sobie, że jestem ciężko chory i umrę. To jest typowo lękowe myślenie przy zaburzeniach somatycznych, tak? Czyli interpretuję ten bodziec jako zagrażający i na poziomie mózgu zalewają mnie takie emocje, jakbym był pod wpływem bardzo silnego, realnego zagrożenia. Te zaburzenia lękowe są pod różną postacią, jest kilka różnych rodzajów, natomiast generalnie to jest, są takie objawy poznawcze i fizyczne, uczucie napięcia, właśnie takiego ciągnącego się lęku albo lęku pod wpływem jakichś bodźców konkretnych, na przykład lęk przed wystąpieniami publicznymi. Może trudno uwierzyć, ale miałam. Jedną z najlepszych technik radzenia sobie z lękiem jest ekspozycja. Polecam. Jeśli chodzi o te fizyczne objawy, to jest tak zwana gula w gardle. Jak ktoś miał, to wie, trudno to też wyjaśnić. Bóle w klatce piersiowej, jakieś takie wędrujące bóle w ciele też mogą być lękowe. Czyli chodzimy po lekarzach, wszystko jest ok, a mimo to nas coś tam boli. Bóle głowy, jakieś drżenia mięśni, przyspieszony oddech, przyspieszony puls. Są różne zaburzenia lękowe, czyli fobia, boję się czegoś, jakiejś konkretnej sytuacji, pająków, przestrzeni, zamkniętych przestrzeni. Obsesyjno-kompulsyjne, nie wiem, czy kojarzycie Adaś Jałczyński? On się tak nazywał, ten z tego filmu? No, to jest taką reprezentacją tego typu zaburzeń, czyli przymus wykonywania pewnych czynności, to jest podszyte bardzo silnie lękiem. PTSD, czyli pod wpływem jakichś traumatycznych wydarzeń. Zaburzenia dysocjacyjne, czyli takie oddzielanie się od swojego ciała. No i pod postacią somatyczną, czyli kiedyś się mówiło hipochondria, teraz mamy taką bardziej sexy nazwę, ale chodzi o to samo. No i wypalenie zawodowe. Czyli wypalenie zawodowe jest związane z uczuciem przemęczenia, przestymulowania, przebodźcowania. To jest taki zespół przewlekłego zmęczenia. Ktoś miał kiedyś takie odczucia? Ola tu mówi o tym, chyba mówiła, nie? Była u was na jugu. Czym się różni wypalenie od depresji? Depresja dotyczy całości naszego funkcjonowania. Wypalenie jest w odniesieniu do pracy, do obszarów zawodowych. I wypalenie to bardziej złość, a depresja poczucie winy. Czym się to objawia? No takim wyczerpaniem, brakiem energii, ale to, co jest też charakterystyczne, to taki cynizm, czyli jeśli wam wjeżdża właśnie takie cyniczne myślenie o swojej pracy, o ludziach, z którymi pracujecie, albo reagujecie na nich alergicznie, bardzo was irytują, wkurzają, dużo jest tam tej złości, no to też bym się temu przyjrzała. No i oczywiście w związku z tym taka zredukowana skuteczność. Czy mnie to dotyczy? Tu wam wrzuciłam kilka teścików na różne z tych takich syndromów i zaburzeń, więc możecie sobie zeskanować kod. Tam są różne te testy. To nie są testy z przyjaciółki, ale to nie są też testy takie super diagnostyczne. Natomiast mogą wam już dać informację, że coś jest nie tak i warto się temu przyjrzeć, nie wiem, zgłosić do psychologa, psychiatry. No dobra. Jak to jest, słuchajcie, że my generalnie raczej chcemy być szczęśliwi, nie? Mieć dobre życie. Tak mi się wydaje, że nikt się nie rodzi z takim podejściem, będę miał życie do bani. Więc szukamy sobie jakiejś drugiej połówki, albo i nie.
szukamy sobie pracy marzeń lub jakiejś fajnej roboty, w której będziemy się dobrze czuć, będziemy robić ciekawe projekty. Zakładamy rodzinę. I wylądujemy tutaj. Co do tego doprowadza? Chciałabym, żebyście mieli świadomość, jakie mechanizmy do tego prowadzą. Okay? Czyli co się takiego dzieje, że my lądujemy właśnie, tracąc równowagę. Chciałeś sobie zrobić zdjęcie? Proszę bardzo. Nie chcę cię stresować. Jakie mechanizmy? I teraz tak. Kto z was się czuje zestresowany trochę w ogóle w życiu? No tak. No właśnie. Gonią nas deadline'y. Ciągle, nie wiem, jakiś lider od nas czegoś chce. Klient marudzi. Ciągle czujemy, że coś musimy. Mamy jakąś rozmowę o pracy, nie wiem, straciliśmy pracę, tak? Czyli oddziałują na nas tak zwane stresory. I co się dzieje na poziomie mózgu, jak takie stresory oddziałują? Ano, odpala nam się wspaniała reakcja, która powoduje, że my jesteśmy w stanie sobie poradzić z tą sytuacją. Czyli ciało migdałowate wysyła sygnał o tym, że dzieje się jakaś emocja, tak? Że to jest jakieś zagrożenie. Tworzy emocje po to, żebyśmy mogli sprostać tej sytuacji. I co tutaj się dzieje w tym naszym mózgu? Kortykotropina nam się wydziela, ona reguluje wydzielanie kortyzolu. Wydziela się też kortyzol, czyli jak już nam wjechał kortyzol, to znaczy, że ta reakcja stresowa już się odbywa. Jesteśmy w stanie stresu. Działa też adrenalina, noradrenalina, czyli no, jesteśmy zestresowani i musimy szybciej myśleć, tak? Czyli coś, jakiś stresor na nas oddziałuje, zinterpretowaliśmy to jako zagrożenie. Musimy szybciej myśleć, wymyślić plan działania, opracować go. Czyli te procesy myślowe są na takich wysokich obrotach, po to, żeby właśnie sobie poradzić. Cudowna sprawa. Czyli też fizjologicznie nasz organizm odpowiada na tą reakcję. Więc glukoza do dużych mięśni wędruje, serce szybciej pompuje tlen. Jesteśmy w tym trybie walcz-uciekaj. I tutaj taka ciekawostka, i na przykład ta noradrenalina odpowiada za impulsywność. Jeżeli ktoś z was jest nadmiernie impulsywny, to z dużym prawdopodobieństwem ma dużo tej noradrenaliny, już w takim nawet stanie optymalnym. No i dopaminkę mamy, też cudownie, czyli zaczynamy wierzyć w to, że w ogóle podejmowanie jakichkolwiek działań, jakiegoś planu ma sens, tak? Ja czuję, że tam jakaś nagroda na mnie czeka i że ja robię to po coś. Po prostu wierzę w to, że to ma jakieś znaczenie i mam ochotę, mam motywację, żeby podejmować te działania. I serotonina też tam wjeżdża, czyli serotonina jest taką substancją, która hamuje działania ciała migdałowatego, tak stabilizuje tą chemię w mózgu, powoduje, że my mamy kontrolę nad całą sytuacją, czyli że jesteśmy w stanie nad nią zapanować, nie tracimy gruntu pod nogami. Ale jak myślicie, jak długo ten typ wytrzyma? Znaczy to jest zdjęcie. Miałeś odpowiedzieć, że krótko. Mózg jest jak mięsień, więc jeżeli go narażamy na różne stresory, jeżeli jesteśmy pod wpływem bardzo silnego stresu, jednorazowego nawet, albo pod wpływem ciągnących się różnych sytuacji, które są dla nas stresujące, no to te siły mózgu się wyczerpią, czyli te mechanizmy, które działały na naszą korzyść, po to, żebyśmy sobie radzili z jakąś sytuacją, zaczynają działać trochę na naszą niekorzyść, się wypalają. Co się dzieje? Działa w naszym organizmie, w naszej krwi, krąży sobie kortyzol, a to jest taki naturalny steryt. No to trochę tak, jakbyśmy cały czas brali sterydy. Więc zaczynają nam siadać funkcjonowanie różnych organów. Mamy problemy z niedokrwieniem układu pokarmowego. Żołądek nam daje znać różnymi dziwnymi objawami, że coś jest nie tak, jelita nie pracują tak, jak powinny. Mamy suchą skórę, łamią się paznokcie, przesuszone włosy, wjeżdżają nam choroby metaboliczne, choroby takie endokrynologiczne.
Może to być właśnie objaw takiego działającego silnie kortyzolu, albo na przykład kłopoty z kręgosłupem, nie? Jakieś napięcia w różnych częściach kręgosłupa. I on też rozregulowuje działanie dopaminy i serotoniny, niestety. Co to oznacza? Jeżeli nie mamy serotoniny, no to wtedy nam się wszystko wymyka spod kontroli. Tak naprawdę ten układ emocjonalny przyjmuje stery. Nasza kora mózgowa niewiele ma do gadania i mamy wrażenie, że nam się po prostu grunt pod nogami... Co się dzieje z gruntem pod nogami, Sebastian? Co się robi? Osuwa się grunt pod nogami, dziękuję. Czyli tracimy taką zdolność naturalną do racjonalnego przetwarzania informacji. I na przykład takim objawem tego stanu jest to, że niewielki bodziec może stać się bardzo awersyjny. Nie? Czyli jakaś taka sytuacja na przykład domowa typu kubek nie taki albo nie taki sos do ziemniaków czy coś i jest w ogóle wielka afera. Nie? Słucham? No trochę tak nasz mózg wtedy funkcjonuje, tak. Czyli taka nadreaktywność na te bodźce awersyjne. Nie mamy też dopaminy, czyli układ nagrody leży i kwiczy, więc jesteśmy w takim stanie, że po co w ogóle podejmować to działanie? To jest bez sensu, tak? Nie ma sensu. Ja nie czuję w ogóle, że tam na mnie jakaś nagroda czeka, jakaś satysfakcja. Po co? No i noradrenalina też kiepsko działa, czyli jesteśmy tacy w swoich myślach, w swoim świecie, myślimy wolno. Tak? Czy można zmierzyć, ile mamy kortyzolu we krwi? Podobno tak. Są jakieś badania kortyzolu. Tam się chyba rano bada. Rano i później wieczorem się robi badanie na kortyzol. Tak. To jest dość specyficzne warunki, ale po prostu pobiera się krew kilka próbek jednego dnia. Tak. No to już ci kolega odpowiedział. Tak można. Ale wiesz co, do czego ja zmierzam, że chciałabym, żebyście wy potrafili poznać, czy jesteście pod wpływem stresu. O, to jest coś fajnego. Ja na przykład cały czas się tego uczę i wcale nie jest takie proste, ale idzie mi coraz lepiej. Więc wtedy nie musisz badać. Po prostu słuchasz trochę siebie, swojego ciała i uczysz się tego. No dobra, i tak właśnie wygląda mózg w takim przebodźcowaniu, przestymulowaniu, w stanie przewlekłego stresu, depresji, zaburzeń lękowych, wypalenia. Czyli po prostu te podzespoły w mózgu nie działają prawidłowo. I teraz, jeżeli mózg jest w takim stanie, to może to głupio zabrzmi, ale to zupełnie naturalne, że wjeżdżają myśli samobójcze, na przykład w depresji, nie? Bo jeżeli ja mam mało dopaminy, no to po co ja mam się starać? Jeżeli mam mało serotoniny i trochę mam zaburzone myślenie o przyszłości, podejmowaniu decyzji, no to takie samobójstwo może mi się wydawać dobrym po prostu rozwiązaniem. Mam tą anhedonię, tak? Że nie wiem po co się starać, to nie ma sensu. Jak to jest, że niektórym tak na grubo wjeżdża, jak są zestresowani i kończą właśnie z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z wypaleniem, a inni to tak nie? Tak by się wydawało, że spływa jak po kaczce. Jestem słaba w te powiedzenia chyba po prostu. Więc mamy pewną, jak ze wszystkim, nie? Mamy pewną podatność i ta podatność nie jest związana z tym, że mamy jakieś geny odpowiedzialne za depresję albo za lęki czy wypalenie, chociaż wypalenie jest syndromem, więc już w ogóle o tym nie mówimy. Tylko to jest związane z budową naszego układu nerwowego. Na to trochę nie mamy wpływu, chociaż teraz takie najnowsze badania ostatnio czytałam, że jednak nasze dzieciństwo, znowu ci nieszczęśliwi rodzice, po prostu je współczuję, ale nasze dzieciństwo, czyli to jak byliśmy traktowani w dzieciństwie, bardzo mocno wpływa na to, jak rozwija się nasz mózg. Czyli już te neuroprzekaźniki są tam ukierunkowywane. I na przykład osoby, które mają predyspozycję do tego typu chorób, zaburzeń czy uzależnień, mają na przykład dużo mniej serotoniny, a to jest spowodowane zaniedbaniami w dzieciństwie. Nie dzwońcie do rodziców po tym wykładzie. No i zadziała jakiś stresor, tak, który jest wyzwalaczem, jeżeli trafi na podatny grunt w postaci właśnie takiego słabszego układu nerwowego, który się słabiej reguluje. O, to jest też samoregulacja, to jest taki słowo klucz, nie? Czyli ja się słabo reguluję, podnoszę z różnych sytuacji życiowych. Pytania? Macie jakieś? Tak mało pytacie coś. Nie wiem.
Koziołek nie pyta, koziołek podważa. Smutno wam trochę? Trochę smutno. Jak mówisz? Coraz smutniej. No sorry, no ten wykład nie jest wesoły. Ale coś się da... Jak? Mógłby być? Tak. Mówisz? Tak. Coś jak Stendhal, tak? Nie. Mogłoby być trochę inaczej. Powiem ci, że to bardzo ciekawy feedback, wiesz? Ale musiałbyś... Myślę, że... A to dobra. To mi później powiesz, dobrze. Mogłoby być inaczej. No dziękuję bardzo. Ja uczę udzielania feedbacku. Myślę, że mogę cię zaprosić na szkolenie. Nie, ja też. Tak? To nie wiem. Ale ja nie chcę ci przeszkadzać. Dobrze. Myślę, że może po prostu potem porozmawiamy o tym. Dobrze. Tak. Dobrze, okej. Okay. Można coś z tym zrobić, czyli są jakieś procedury działania. I teraz jakie to są procedury? Dwutorowo działamy. Zawsze albo, nie zawsze to jest za grube słowo, najczęściej działamy dwutorowo. Czyli mamy psychologa i farmakoterapię. To nie są klapki. Ktoś mi kiedyś powiedział, że myślał, że to są klapki. To jest pigułka. Nie. To są pigułki, hello. Jak bakterie. Dobrze. Mogłoby być lepiej, zmienię to. Komu się to kojarzy z pigułkami, a komu z klapkami? Okej, okay. Jeśli chodzi o tę część, to psycholog. Czym się różni psycholog od psychoterapeuty i psychiatry? Psychiatra jest lekarzem. Tak, psychiatra przepisuje leki, psycholog kim jest? Coachem, Boże. Boże, o nie, nie jest coachem. Też. Może być coach, coachem może być każdy. Słuchajcie, psycholog to osoba, która skończyła studia psychologiczne. Najczęściej 5 lat. Tak. I co wy możecie tutaj otrzymać od psychologa? Może wam zrobić testy, diagnozę. No też zgodnie z pewną ustawą może prowadzić terapię. Wydaje jakieś zaświadczenia, prowadzi rozmowy wsparcia. No i terapeuta to jest osoba, która skończyła jeszcze szkołę psychoterapii. I tutaj tych szkół psychoterapii mamy bardzo wiele różnych. Ja przestrzegam przed life coachingiem, a propos coachingu, bo to jest najczęściej... Znaczy uważajcie na osoby, które skończyły parę dni jakiegoś tam szkolenia z coachingu i już będą wam naprawiać życie. Teraz żyjemy w dobie samozwańczych specjalistów od wszystkiego i będą wam mówić, że jesteście zwycięzcą i w ogóle... A nie jesteście. To nie jest wasz helikopter. No tak, i będziecie na przykład manifestować nieśmiertelność albo manifestować bogactwo. Tak. Jeśli chodzi o wybór terapeuty, potraktujcie to jako randki. Przychodzi mi do głowy słowo zaliczyć, ale nie wiem, czy jest dobre. Trzeba zaliczyć kilku terapeutów, żeby znaleźć swojego. Tak? Czyli czasami trzeba się nie zrażać, że nie wiem, po piątym terapeucie ja cały czas szukam na przykład osoby, która będzie mi pasowała. Jeśli chodzi o psychoterapię, to na psychoterapii zamykamy czakry i leżymy na kozetce, analizujemy marzenia senne. Tak? Cały czas ci, którzy tak kojarzą niestety terapię. Ja wam polecam terapię poznawczo-behawioralną, bo jest bardzo dobrze przebadana, jest evidence-based, więc ja ją najbardziej lubię. I jest krótkoterminowa, pracujemy narzędziowo bardzo. Bardzo konkretnie na emocjach, na przekonaniach. To jest taki typowy schemat, który możecie spotkać właśnie na terapii. Nie? Czyli skąd się biorą emocje, na przykład lęku, smutku. No nie z tego, jaka jest sytuacja, tylko z tego, jak interpretujesz daną sytuację. I trochę nad tym interpretowaniem się skupiamy. Rozmontowujemy sobie ten system przekonań, który mamy od dziecka, który ktoś tam nam na tapet wrzucił i zaczynamy dyskutować z tym systemem przekonań właśnie. I tu jest taka tabela, którą na przykład też możecie na terapii dostać, czyli taka tabela do pracy z myślami, z przekonaniami.
Także nic strasznego się tam nie dzieje naprawdę. Zachęcam Was bardzo w ogóle do takiego podejścia do psychoterapii jako elementu rozwoju. Terapia zmienia mózg. Są też właśnie na to dowody, że to jest leczenie biologiczne. Czyli mamy trwałe obserwowane zmiany w mózgu pod wpływem pracy nad sobą, pracy właśnie nad myślami, nad emocjami. Nasilenie. Nasilenie, tak. Najpierw sobie określasz, jakie wyjściowo podczas rozmowy masz nasilenie emocji, no jak tam rozmontowujesz te przekonania, to później z jakim nasileniem kończysz. I najczęściej to nasilenie, natężenie tych nieprzyjemnych emocji się zmienia. Drugi element to jest farmakoterapia. Dlaczego razem? Bo to jest takie pimpnięcie tej terapii. I to, na to też mamy badania, że są dużo lepsze efekty, takie synergiczne efekty, jeżeli my to łączymy. Dużo łatwiej się tworzą nowe połączenia mózgowe, szczególnie jeżeli bierzemy takie leki z grupy SSRI. Z czym nam się kojarzy farmakoterapia? No najczęściej tak jeszcze mam wrażenie, z takim, a boję się, bo zrobią ze mnie zombie, nie będę mógł myśleć dobrze, tak? Te leki mnie otumanią. Mamy teraz nowoczesne leczenie, tu macie taką listę właśnie związaną z klastrem objawowym, przyporządkowuje się różne typy leków. Ja się na tym nie znam, to akurat jest z wykładu jednego psychiatry, w którym uczestniczyłam. I jest takie założenie, że te leki bierzemy po prostu po to, żeby ten bałagan w mózgu naprawić, tak? Czyli nasz mózg nie działa dobrze, więc trzeba mu pomóc, żeby wrócił do stanu optimum. 8-10 miesięcy odstawiamy powoli leki, no i wtedy już sami musimy zadbać o tą równowagę. Właśnie, zdrowie psychiczne to jest umiejętność, czyli sami jesteśmy odpowiedzialni później za to, żeby to zdrowie utrzymać, albo żeby zapobiegać temu, żeby się nic nie zadziało. Trochę to jest tak jak z naszą odpornością. Pewnie większość z Was bierze witaminę D, prawda? Albo cynk, jak jesteśmy przeziębieni. Badania pokazują, że cynk faktycznie skraca czas infekcji. I teraz taka witaminka D w ramach właśnie zdrowia psychicznego. Pewnie słyszeliście o tym, że sport, wysypianie się, prawda, wpływa taka zdrowa dieta, no o tym już się dużo mówi. Wpływa faktycznie na to, że my sobie lepiej radzimy z różnymi trudnościami naszego życia, ale troszkę tutaj coś innego Wam zaproponuję. Po pierwsze, nie traktuj terapii jak ojomu. Czyli nie idź, jak już jest po prostu naprawdę grubo, tylko jeżeli coś się rozkręca, warto wtedy pójść do specjalisty, popracować nad tym, wziąć ten cynk, żeby się przeziębienie nie rozwinęło. Monitoruj swoje myślenie. To jest coś, co szczerze mówiąc moje życie bardzo odmieniło, czyli takie postrzeganie swojego myślenia jako, nie jako rzeczywistości, ale właśnie jako tylko myśli. Przekształcaj te myśli, które cię w jakiś sposób blokują, które wywołują lęk, depresję, czy może nie depresję, ale smutek, właśnie w takie myśli wspierające. Ciało migdałowate nie odróżnia rzeczywistości od tego, co my sobie myślimy. Więc warto mu w tym pomóc. Nie uprawiaj jogi czy jakiejś tutaj medytacji. Chodzi o to, żeby się wsłuchiwać w siebie. Czyli właśnie to jest to, o czym powiedziałam. Nie? Niekoniecznie musimy robić sobie badanie kortyzolu, żeby po prostu skupiać się na tym, jakie sygnały wysyłają nam nasze emocje, nasze ciało, czy jesteśmy zestresowani, czy nie. U mnie na przykład takim pierwszym sygnałem stresu jest sen. Zawsze mi jako pierwszy po prostu siada, tak? Czyli wybudzam się, no coś tam się dzieje i to jest dla mnie sygnał, że no, coś tutaj trzeba może trochę zwolnić czy odpocząć. Traktuj emocje jako kierunkowskaz, jako informację o tym, że coś ci nie służy. Złość zwykle jest informacją, że coś stoi na przeszkodzie w osiąganiu jakichś celów. Smutek, że może trzeba się zatrzymać, coś przytrawić, bo coś straciliśmy. Także każda emocja niesie jakąś informację. To są takie czerwone lampki. Regulacja emocji, co oznacza? Mózg nie lubi być przemęczany, czyli w ogóle tak naprawdę powinniśmy unikać też emocji pozytywnych.
A trochę żyjemy w takim świecie, że szukamy tych pozytywnych bodźców, takich fajnych wrażeń, natomiast nasz mózg tego nie lubi za bardzo. Raczej lubi taki stan spokoju, w którym nie ma ani silnych, nieprzyjemnych, ani przyjemnych emocji. Regulacja emocji na pewno to nie jest alkohol, od tego was odwodzę, chociaż jest szybką metodą, na to wzięliśmy sobie po łyku piwa, jest szybką metodą, jasne, i taką kuszącą, nie? Bo po całym dniu napięcia w pracy przychodzę, walę piwko i jest, i mam relaks. No niestety to dość szybko uzależnia. Higiena psychiczna, czyli tyle samo pracuj, co odpoczywaj. Jeśli twój mózg intensywnie działa przez 8 godzin twojej pracy, to należy mu się 8 godzin odpoczynku, niestety. I on cały czas przetwarza, więc potrzebuje takiego stanu bez przetwarzania. Wiadomo, że to trudne, ale są takie aktywności, jakiś sport, nie wiem, coś, co sprawi, że trochę się oderwiecie. Czasem dla niektórych to jest sztuka. Nie wiem, ja ostatnio zaczęłam grać w tenisa i faktycznie przez godzinę, tutaj taki piesek, myślę tylko i wyłącznie o tym, żeby trafić tą piłkę. Więc to jest coś, co mnie faktycznie, co mój mózg, myślę, mocno relaksuje. Sen się też liczy. Tak, sen się liczy, tak. Sen się liczy, ale masz osobno jeszcze 8 godzin na sen, nie? Więc przez te 8 godzin musisz trochę poodpoczywać. A ty chciałeś 16 jechać, nie? I ten, i 8 godzin? Nie. Co tu jest jeszcze ciekawe, że zobaczcie, jeżeli my 8 godzin przetwarzamy w pracy i przychodzimy i sobie scrollujemy te rolki, a tam jest takie napierdzielanie bodźcami. Tak, nasz mózg wtedy też cały czas przetwarza. A później jeszcze sobie włączamy jakąś gierkę, która też jest taka emocjonalna, bo tam trzeba kogoś zabić albo uciekać, albo włączamy sobie jakiś, nie wiem, film Netflixa, który też wywołuje nasze emocje i tam też jest dużo przetwarzania, to nie jest dobra droga. Jakby przebodźcowujemy mózg niestety i on sobie będzie gorzej radził, jak następnego dnia w pracy zdarzy mi się jakiś stres, jakiś bodziec, który będzie faktycznie mógł wywołać stres. Komórka nerwowa naturalnie się reguluje, wytwarza adenozynę. Mamy receptory adenozyny na zewnątrz komórki nerwowej, ale myśmy to zhakowali, bo mamy kofeinę, nie? I ona nam blokuje te receptory adenozyny na 40 minut. Więc raczej jeśli czujesz zmęczenie, to drzemka niż kolejna kawa czy jakiś energetyk. Może na zielone patrzeć, nie wiem. Teraz nie ma zielonego, nie? To tak słabo. Czyli 3x8 ta zasada byłaby tutaj dobra. Mogę pytanie? Możesz rozwinąć jeszcze bardziej trochę z tymi emocjami pozytywnymi, czy mózg nie lubi pozytywnych? Takich ekstremalnych, wiesz? Takich pozytywnych, ekstremalnych emocji. Słuchaj, ale co rozumiesz przez takie pozytywne, ekstremalne? W sensie, nie wiem. Szukanie, wiesz, takich... szukanie ciągle wrażeń. Na przykład, nie wiem, lubisz adrenalinę, ale to jest jednocześnie adrenalina, jakiś poziom kortyzolu, ale też sprawia ci to ogromną frajdę i ciągle szukasz takich bodźców. Czyli raczej, wiesz, raczej iśmy w stronę takiego wyciszania, spokoju, jak najmniej przetwarzania, bo my żyjemy w takich czasach, że nasz mózg jest bardzo obciążony przetwarzaniem, ciągłą pracą. Jeszcze drugie pytanie o tym tenisa. O co? Wiesz co, chyba nie ma takiej czynności, kiedy mózg w ogóle nie przetwarza. Podobno jak się patrzy na ogień, to w związku z tym, że tam nie ma powtarzalnych takich algorytmów, to mózg trochę taki zostaje zhakowany i w ten sposób przestaje przetwarzać, bo przestaje szukać tych, wiesz, powtarzalnych wzorców. Ale o innej czynności nie słyszałam, żeby to było tak, że w ogóle my nie przetwarzamy. Nawet podczas snu on pracuje. Tylko chodzi o to, żeby to była trochę inna aktywność. No i taka, żeby tego przetwarzania nie było aż tak dużo. Wiesz, jeżeli ja pracuję intelektualnie, jeżeli pojawiają się w mojej pracy też emocje, bo jest stresująca, pracuję z ludźmi, to ten tenis mnie naprawdę relaksuje. Jest jeszcze druga sprawa, że aktywność fizyczna powoduje wydzielanie też tych takich na przykład serotoniny, nie? Tych neuroprzekaźników, które
powodują mniejszą aktywność później ciała migdałowatego i reagowanie, na przykład lękiem czy smutkiem. Czy coś jeszcze? Dobra, i higiena psychiczna, czyli nagradzaj się za pracę. Zrobiłeś coś dobrze, warto się nagradzać takimi rzeczami, które są dla nas przyjemne. Drobne przyjemności po to, żeby właśnie układ nagrody karmić. Pamiętajcie, że wypalenie zawodowe to jest zmęczenie układu nagrody. No i dobrostan, dbanie o dobrostan sprowadza się do tego, że mamy taką metodę w terapii tak naprawdę, że my sobie rozrysowujemy, terapeuci z pacjentami, różne obszary życia. Każdy z nas ma jakieś różne obszary życia, które są dla nas ważne i najczęściej, kiedy wpadamy właśnie w wypalenie zawodowe czy zaburzenia lękowe, depresyjne, to któryś z tych obszarów kuleje. Trochę dbamy o to, żeby w każdym z tych obszarów mieć zaspokojone potrzeby psychologiczne. Każdy może sobie swoje tutaj dopisać, to jest przykład. To jest też bardzo dobrze przebadana metoda pracy, nazywa się aktywacja behawioralna. I teraz tak, co jeśli ja mam w swoim otoczeniu osobę, która jest smutna i gdzieś tam jej stan mnie niepokoi? Co ja wtedy mogę powiedzieć tej osobie? Idź pobiegaj, weź się w garść. Inni mają gorzej. Inni mają gorzej, tak. Nie jesteś ciężko chory. No to jeszcze nie najgorzej. Zaczynamy tłumaczyć, tak? Nie masz się czego bać. Zobacz, masz tyle rzeczy fajnych w życiu, a ty siedzisz i tutaj mówisz nele. Ogarnij się, tak. Słucham? No pobiegaj, tak. Dokładnie. No idź tam sport pouprawiać. Co ciekawe, jeśli my uprawiamy regularnie umiarkowaną aktywność fizyczną, to ona faktycznie jest dobrą profilaktyką przed zaburzeniami lękowo-depresyjnymi. Natomiast jeśli już jesteśmy w stanie tych zaburzeń, to nam to nie pomoże. To już nas z tego nie wyciągnie. Spowoduje polepszenie. No nie tłumaczymy na pewno. To, co możemy zrobić, to słuchać i nie oceniać po prostu. Czyli na przykład takie ładne zdania, tak? Że jest mi przykro, ja mogę ci pomóc, widzę, że jest ci ciężko. Czyli raczej towarzyszymy tej osobie, niż tutaj coś tłumaczymy. To się nazywa empatia. Słyszeliście? Nie. Tak. Jest taki portal, no, fajnie. Dużo jest tych telefonów, myślę, że jak ktoś chce, to może spokojnie znaleźć. Nawet ostatnio, jak byłam w przychodni, to znalazłam taką ulotkę z mnóstwem telefonów, bo mamy też bardzo duży kryzys, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne u dzieci, więc jeśli posiadacie takie, to też Wam bardzo, bardzo polecam taką dużą wrażliwość na ich stan psychiczny, bo jest naprawdę bardzo smutno tutaj w tym temacie też. To są polecajki ode mnie. Pod tym kodem są źródła, czyli badania, na które ja się powoływałam, jakieś artykuły. I tutaj te książki Wam bardzo polecam, bo to są też takie książki do pracy własnej. Więc jak ktoś chce sobie popracować tutaj nad swoim dobrostanem, to bardzo Wam polecam te książki. Ani jedna odbieganie. Słucham? Ani jedna nie jest odbieganie. Przepraszam. Raczej, książki raczej w nurcie tym poznawczo-behawioralnym. Tak wygląda złamana noga, a tak wygląda złamana psychika. To są zdjęcia z takiej wystawy, która się odbyła w Londynie. To są zdjęcia osób, które zamieściły w socjalach właśnie fotki i popełniły samobójstwo. I żebyście się nie znaleźli na takich zdjęciach, ani nikt z Waszych bliskich, to pamiętajcie o tych czterech elementach, tak? Czyli bądźcie czujni na objawy, na te wskaźniki, miejcie świadomość mechanizmów, jakie do tego doprowadzają, pamiętajcie o procedurach w stanie kryzysu, no i pamiętajcie, że zdrowie psychiczne to jest umiejętność, czyli musimy cały czas o to zdrowie psychiczne też dbać aktywnie. No i pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Tak, na życie. Bardzo Wam dziękuję. Tutaj można mnie znaleźć, jakby ktoś chciał. Ja w Instagramie też za bardzo nie umiem, ale mam, bo jak ktoś nie ma kogoś tu, to nie istnieje, nie? Podobno. No i na koniec sobie pozwalam zaprosić Was na soft skill dla programistów, czyli warsztaty online, właśnie, gdzie rozwinamy soft skill. Dziękuję bardzo.
Czy macie jakieś pytania jeszcze? Ja miałbym pytanie, bo mówiłaś o tych tekstach, które można komuś powiedzieć w momencie, kiedy jest w stanie ciężkim. To czy to się różni jakoś, jak jest rozmawiasz z dorosłym, a z dzieckiem? Nie, nie, myślę, że nie. Nie, za to może nie zadziała. Nie widziałabym tutaj jakiejś różnicy. Okej, super. Ja mam pytanie, bo mówisz, że współpracujesz z branżą IT od 5 lat. I zauważyłaś, patrząc na to, jak na chwilę obecną wygląda rynek IT, jakie duże są zwolnienia, bardzo zwiększyła się konkurencja, jak zmieniło się też właśnie zdrowie psychiczne, czy chociażby programistów, czy pracowników z tego sektora? Zauważasz jakiś właśnie trend, że to też wpływa globalnie? Wiesz co, no choćby biorąc pod uwagę to badanie, które na początku przywołałam, ten raport, on pokazuje, że jest źle, że jest niewesoło i te prognozy, które mamy, mówią, że będzie coraz gorzej tak naprawdę, więc być może jest to czynnik, który do tego doprowadził. Myślę, że nie jedyny. Natomiast ja pracując zauważam duże zainteresowanie tym tematem, bo trudno zauważyć, wiesz, że ktoś ma depresję na szkoleniu, nie? Jeżeli ja spędzam z nim 16 godzin, czy zaburzenia lękowe, ale zainteresowanie, jak coś zajawiam, to jest bardzo duże, terapią i tak dalej. I co mnie też bardzo cieszy, dużo większa otwartość na to, tak? Że to przestaje być takim tematem tabu. Zresztą też mam taką intencję, że dlatego to robię, nie? Że gdzieś tam mówię o takich rzeczach na konferencjach IT choćby, co nie jest łatwe i często się trochę stresuje. Dzięki. Co może być lepiej? Co może być lepiej? Ja myślę, że wstęp. Że co? Dlaczego? Bo pierwsza rzecz. No. Skupiłaś się na tym, żeby przekonać nas, że jest źle. Już wiemy o tym. Tak naprawdę, zwłaszcza ostatnio po czyli wielkiej fali zwolnień, to większość z nas gdzieś tam te stresy w jakiś sposób odbiera. Po drugie, jest wiele metod soft skillowych, które byłabyś na przykład o tym mogłabyś powiedzieć, bo one pomogłyby bez pójścia na zasadzie, no wiecie co, tak skończycie albo biorąc kroki, albo dzwoniąc do specjalisty, nie? Choćby na przykład głupia kwestia. Kiedyś ktoś wymyślił 8 godzin pracy. Nie dlatego, że to jest jakiś lewacki pomysł, tylko dlatego, że tylko 8 godzin człowiek może pracować normalnie, a potem już tak naprawdę podstawia robi coś, co naprawdę nie jest pracą po prostu. Jest tylko udawaniem. Oczywiście, jeżeli nie ma tej możliwości pracy, to tak naprawdę trzeba po prostu zmienić pracę. Bo wszyscy tak naprawdę powyżej tych 8 godzin po prostu udają. Nawet jeżeli przeżyją w jeden dzień powyżej 8, to następny dzień będzie to już tylko, subtelnie mówiąc, bardzo słaba jakość. Nie wiem, czy udają, ale wydaje mi się, że o tym mówiłam tutaj. To znaczy wspomniałaś, ale myślę, że dobrze było powiedzieć o tych konkretnych już kwestiach, które pozwalają na te. Jeszcze jedna rzecz, o której wydaje mi się, że tutaj nie było, a myślę, że może pomóc. Tak? No. Kojarzysz takiego pana, nazywał się Zając. On mówił o tym na przykład, w jaki sposób sobie organizować pracę. Jeżeli na przykład robimy coś trudnego, dobrze sobie pójść na przykład do miejsca odosobnionego. Jeżeli robimy coś prostego, lepiej to zrobić w towarzystwie. To jest rzecz, która na przykład mi bardzo pomaga. Jeżeli wiem, że na przykład mam coś zrobić trudnego, to dobrze, żeby na przykład sobie te ilość tych kanałów, które z którymi odmawiam, czy na przykład ograniczyć. Choćby na przykład. To są rzeczy, które w jakiś sposób nie wymagają trochu, a pozwalają w jakiś sposób efektywny organizować swoją pracę. Nie? To są rzeczy takie właśnie niefarmakologiczne, nie? Znaczy trochę są zwykle przepisywane, jak już bardzo ten stan jest nasilony, nie? Niech wam nie da prochu, bo jesteście tylko zestresowani czy zmęczeni pracą. Co mi jeszcze tutaj się tak... Czekaj, to pogadamy po wykładzie, a ja teraz jeszcze tylko odpowiem na pytania, dobra? Słucham cię. Obserwujesz, że tam się wypytasz w nocy, jak się na to reagujesz,
starasz się wtedy wyrównać ten poziom, nie wiem, balans czy coś, a co jeśli właśnie, bo zazwyczaj stres się pojawia w takich sytuacjach, gdy też nie panujemy nad tym, co się dzieje do końca i generalnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu mieć tą chwilę przerwy, przynajmniej w tym czasie, w sensie, nie wiem, mam w nocy stres, bo jutro mnie czeka coś ważnego, nie mogę tego olać. No i pytanie, no, co wtedy zrobić? Jak sobie z tym poradzić? Wtedy jest alkohol, to kolega. Wiesz co, po pierwsze wprowadzanie takich metod relaksacyjnych różnych, czyli metod, które cię trochę równoważą te złe stany, ale to już raczej po, tak? No bo jeżeli w nocy się stresujesz tym, że masz coś ważnego do zrobienia, to tutaj bym zastanowiła się nad tymi wszystkimi metodami właśnie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, czyli jakie przekonania, jakie myśli powodują, że wywołujesz tak naprawdę te emocje, które cię obezwładniają i powodują stres, bo to jest przyczyna. I to już się nadaje na taką pracę terapeutyczną, albo jeśli jesteś zainteresowany pracą własną, to RTZ, tak to się nazywa, ABCD emocji i tam masz cały taki skrypt pracy właśnie nad zmianą przekonań. Badasz sobie, czy te przekonania, te myśli, które towarzyszą tym emocjom są oparte na faktach, są prawdziwe, czy ci służą, czy nie i tak dalej. Zadajesz sobie pewne pytania kontrolne i później starasz się to przekształcać. Powiedziałeś, że pewna podatność na stres wynika z zachowań z przeszłości. Słynne kontakty z rodzicami i tak dalej. No. Nie grzebiemy w przeszłości, bardziej przyszłościowo. Jakie zachowania należałoby wyeliminować z kontaktu ze swoim dzieckiem, żeby ono nie miało tej podatności w przyszłości. O Jezu, masz dużo czasu. I się napiła. Dobra, trzy pierwsze. Ojej. Dziecko musi się rozwijać w takich bezpiecznych warunkach. Jeśli ono ma bezpieczne warunki, w których na przykład reagujesz na jego emocje właściwie, patrz, nie zaprzeczasz im, tylko umiesz je nazywać, nie rozwijając jego inteligencję emocjonalną. Reagujesz na jego potrzeby, jesteś pod tym względem dostępny i responsywny. No choćby to jest taki pierwszy krok, czyli ten demokratyczny styl wychowania. Tak, jest takim dobrym fundamentem, że to dziecko wiedziało, że ono może sobie eksplorować świat i wracać do dostępnych emocjonalnie rodziców, czyli na przykład przepracowywanie się rodziców, następnie spędzanie czasu gapiając się w komórki, bez rozmów z tymi dziećmi, bez reagowania adekwatnego na ich trudności, na ich emocje, typu na przykład nie masz się, to nie jest powód do płaczu, weź się ogarnij i tak dalej. Tak bardzo krótko i wiesz, w pierwszych krokach to byłoby choćby to, czyli wszelkie zaniedbania, oczywiście te zaniedbania mogą być bardzo solidne i wtedy są największe zmiany na poziomie mózgu, no ale generalnie takie zaniedbania emocjonalne, ponieważ żyjemy w świecie, w którym zaniedbania fizyczne są bardzo rzadkie, tak? Mamy nakarmione, ubrane dzieci, które się wychowują w ciepłych domach, natomiast chodzi tutaj o takie zaniedbania natury emocjonalnej, psychologicznej, które myślę, że są dosyć niestety powszechne. Dobrze zrozumiałem? Brak obecności, brak empatii? Tak, tak. Jak jesteś zainteresowany tym tematem, to jest na przykład taka książka, jak mówić, żeby nas słuchali. Nie, jak mówić, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły. Faber i Mazlisz, tak się nazywają autorki. To jest bardzo dobra książka dla rodziców właśnie na temat takiego uważnego rodzicielstwa. Albo wszelkie takie książki, które Agnieszka Stein, na przykład Rodzicielstwo bliskości. Ja myślę, że to jest taki dobry obszar do tego, żebyśmy się tym zajęli, bo statystyki mówią same za siebie, że coś jest nie tak. O jakim wieku mówimy dzieci? Oj, od urodzenia mówimy o reakcji, reagowaniu na potrzeby i emocje dziecka. Na przykład dajmy się dziecku wypłakać, to nie jest dobra strategia. Bo już się zmiany mogą pewne w mózgu poczynić. Szczególnie jak ma 17 lat. Już może być za późno. Czyli nie pozwalajmy wypłakać. Tak, tak.
Tak, a propos na przykład takich różnic między mężczyznami i kobietami, już kończę, bo tu kolega czeka. No ja jeszcze jestem z tego... Tak, możecie się tutaj podłączyć. Ja jestem na przykład z tego pokolenia, że chłopaki nie płaczą, tak, jeszcze się mówiło, że chłopakom nie wolno płakać, mają być silni, mają być twardzielami. Zobaczcie, co to zrobiło tym biednym, teraz dorosłym mężczyznom, nie? Że nie mogą się przyznawać tak naprawdę przed sobą do pewnych emocji, emocje to słabość, a dziewczynki mają być miłe i grzeczne. Dziewczynkom się zabrania złościć, czyli złość jest zła. I dziewczynki duszą tę złość w sobie niestety. I to się też wiąże z różnymi chorobami somatycznymi i nie tylko. Czy coś jeszcze was ciekawi? Jeśli nie, bardzo wam dziękuję.